Epidemia. Decyzja największych uczelni ekonomicznych koronawirus. Największe uczelnie ekonomiczne w Polsce zdalnie do końca roku akademickiego. Rektorzy pięciu największych uczelni ekonomicznych w Polsce zdecydowali, że zajęcia ze studentami do końca roku akademickiego 2020-2021 będą odbywać się wyłącznie w formie zdalnej. Taką decyzję podjęła Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych w środę 2 grudnia. W specjalnym komunikacie rektorzy informują, że zajęcia w semestrze letnim będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jest jeden wyjątek. Na terenie uczelni odbywać się mogą wyjątkowo wybrane kategorie zajęć, w szczególności o charakterze praktycznym, czytamy w komunikacie. Dokument został podpisany przez rektorów pięciu największych uczelni ekonomicznych w Polsce. To Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki studenci w całej Polsce odbywają zajęcia wyłącznie w formie zdalnej od 26 października. Niektóre uczelnie już przymierzają się do otwarcia bram po zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej. Wciąż nie zapadła natomiast decyzja na szczeblu rządowym, czy rzeczywiście będzie możliwe rozpoczęcie kolejnej semestru w normalnym trybie. Wszystko będzie zależało od rozwoju epidemii w Polsce. Decyzja uczelni ekonomicznych ma oczywiście związek z pandemią koronawirusa. Od marca na COVID-19 w Polsce zachorowało ponad 1 000 000 osób, a 18 000 zmarło.